Siema, tu Pyza na kolejnym filmie z moim udziałem. Tak, chciałem wam teraz przedstawić, drodzy widzowie, plecak, torbę firmy Flagman. Jak widzicie na zdjęciu, torbo plecak 60 litrów i tak prezentuje się ta torba od Flagmana. Jak zauważyłem, jest podobna do plecaka firmy Corum, coś podobnego, tylko tam jeszcze są dodatkowe paski i uchwyty na krzesło. Tutaj niestety nie ma i tak prezentuje się ten plecak. Wymiary 100 tworzywa syntetycznego, czyli twarde dno. Główna komora na 60, pojemność 60 litrów. To nie jest taki mały. I w środku co mamy? Zasuwak jeden, tak przed wilgocią, tak na dokumenty jakieś. Papiery z jednej i z drugiej strony. Dalej dwie boczne kieszenie na piórnik, zestawy lub akcesoria. Z jednej strony jeden, z drugiej strony drugi. Dwie boczne i komora główna. Zamki są dwustronne. Czyli jedna strona i druga z dwóch stron, przy wszystkich dwustronne. Na zewnątrz jeszcze kieszeń z jednej strony. To mamy w sumie komorę główną z dwoma kieszeniami przeciwwilgociowymi, deszczowymi, jak to się mówi. Główna komora, dwie kieszenie. Od środka dwie boczne, z tym, że na jednej bocznej jest jeszcze kieszeń zewnętrzna z jednym zasuwakiem. Na klapie usztywnionej są jeszcze dwie kieszenie przezroczyste na dokumenty prawdopodobnie. I tak prezentuje się ten plecak, który jest wyścielany. Wyścielany delikatnie, czuć. I teraz, gdy go zasuniemy, mamy do noszenia uchwyt, dwa paski do zakładania wyścielane, oczywiście do zapięcia. Regulacja pasków i karabinczyki z dwóch stron. I tak to się prezentuje. Dno niestety jest miękkie, czego brakuje. Przydałoby się w tym modelu trochę to poprawić. Chyba by było lepiej, jakby było jeszcze z boku ten kawałek z takiego samego tworzywa sztucznego jak dno plecaka. Wtedy nam plecak by ładnie stał w tej pozycji, a tak zabrakło miękkie. To tylko jest dno w pozycji tej, jak chcemy położyć jako torbę, tak aby nam się nie poprzecierało. Tak mówię, brakuje tylko z tej strony, jak dla mnie, ale tak stworzyli, tak go wyprodukowali, więc zobaczymy, jak to w boju się będzie sprawowało. I tak mówię, albo używamy to jako torby bagażowej, albo zarzucamy na plecy i jako plecak. I tak prezentuje się ten nasz plecak, plecako torba od Flagmana Armadale
top rangeser jest. Zobaczymy teraz, ile on w sobie pomieści, jak jest pakowny. Zobaczymy to. Weźmiemy zanęty dwukilowe i poukładamy dwa. Cztery. Sześć. Osiem. 10, 12. Mamy 12 kilo. 14. I tu jest kilo. 14, 16. Prawdopodobnie 18 kilo by weszło. Bo dwie torby są po kilo. 800. 800 niecałe 2 kilo, to tak mówi, 18 kg wchodzi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Więc spokojnie 18 kilo wchodzi. Zobaczcie. Zasuwamy. I mamy jako do noszenia torbę. Jeszcze na dodatek w boczne kieszenie, oprócz tych 18 kilo, wejdą nam na pewno tym razem litrowe. Jeden. Dwa. Oraz damy mniejsze. Trzy. Spokojnie, trzy. I tu spokojnie z drugiej strony 1, 2, 3, powiedzmy 4. To i z drugiej strony, jak z jednej 4, to i z drugiej muszą wejść. Cztery. No i tak się prezentuje w całej okazałości nasz plecak, torba. Podnosimy i trochę to, drodzy widzowie, waży. Tak mówię, na plecy, ewentualnie do noszenia. Daje radę. I tak widzicie. Zawartość tego plecaka jest spora. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, 12, 14. 16, 18 kilogramów oraz likwidy. No i tak to prezentuje się. Plecak zakupiłem za własną kasę. Nigdzie nie widziałem tego produktu, więc dla kolegów, którzy by kiedyś chcieli zakupić coś podobnego, czyli taką torbę, plecak od Flagmana, który jest pojemny, tak to pokazałem na filmie. Tak to wygląda na chwilę obecną. Więc widzicie, tyle towaru wchodzi. A jak to będzie w praniu, czyli w użytku, zobaczycie już niedługo. Zrobię film, jak się po jakimś czasie ten plecak, torba prezentuje.
Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Chciałem Wam życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych świąt wielkanocnych i mokrego śmigusa, dyngusa. Dobrze. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Siema, pyza.